Dzień dobry, witam Państwa na śniadaniu prasowym organizowanym przez Stal Rzeszów S.A. Dzisiaj naszymi gośćmi są Rafał Kalisz, prezes i główny sponsor Stali Rzeszów. Witam serdecznie. Witam wszystkich. Dyrektor sportowy Stali Rzeszów Jarosław Fojut. Dzień dobry. I dyrektor do spraw strategii sportowej Sebastian Krzepota. Dzień dobry. Witam serdecznie dziennikarzy. Na początek poproszę o głos, zabierze prezes Stali Rzeszów Rafał Kalisz. Na początku chciałbym może przybliżyć trochę genezę naszego projektu, w którym uczestniczę już 5 lat, tak żeby przypomnieć zasady działania i funkcjonowania Stali Rzeszów, od kiedy podjąłem się nie tylko zarządzania tym klubem, ale przede wszystkim finansowaniu tego projektu, bo w 80% finansujemy go z własnych środków. Jest to projekt oparty, przynajmniej mi się wydaje, zdrowe fundamenty, które zbudowaliśmy, czyli akademię, wychowanie zawodników z naszego regionu. Do tego dołożyliśmy bardzo mocne struktury w postaci szkoły, w postaci silnej akademii, sportów ogólnorozwojowych. Nie wzięło się też z niczego, tak jak na początku projektu Tadek Ferenc i Stanisław Sienko i też niektórzy kibice namówili mi na wejście w Stal. No to trochę pojeździliśmy po Europie, zweryfikowaliśmy, jak to wygląda w innych tego typu przedsięwzięciach, jak Benfica Lizbona czy Dynamo Zagrzeb. No i stwierdziłem, że jesteśmy w stanie w Stali zrobić coś podobnego, coś, co będzie cieszyło kibiców i będzie rozwijało ten region. Oczywiście nie przyjdzie to z dnia na dzień, tak? Od samego początku podkreślałem, że to jest projekt, który będzie realizowany między 10-15 lat. Dzisiaj wiem, że patrząc na środowisko i na to, jak to wszystko wygląda, może to być bliżej 15 lat, żeby osiągnąć te sukcesy, które gdzieś sobie stawiamy. Natomiast zbudowaliśmy już bardzo dużo w tym okresie 5 lat. Zrobiliśmy 2 awansy, rozwinęliśmy mocno akademię. I to pokazuje nie tylko jakby na Podkarpaciu, ale w Polsce. Jeżeli ja się spotykam w PZPN-ie czy w różnych klubach z Polski, to jesteśmy stawiani jako przykład Akademii Rozwoju Chłopaków. Ostatnio przykładem, w mediach mało się o tym pisze i trochę ubolewam, że nie piszemy o Akademii, nie piszemy o dużych sukcesach, jakie odnosimy na tej arenie, bo przykładem był turniej w Gracu, gdzie graliśmy U15, mocno obsadzony turniej i wygraliśmy cały turniej, były 4 kraje z Europy Środkowej i Zachodniej. I to jest jakby filar projektu. Robię ten wstęp, bo obecnie jest duża zmiana, jest kolejny krok wdrażany w naszym klubie, gdzie przychodzi czas na to, żeby w dalszym kroku rozwijać akademię i dać możliwość rozwoju młodym zawodnikom. Jeżeli byśmy tego nie zrobili w tym roku, to cała praca włożona w akademię, czyli 5 lat budowy silnych struktur, poszłoby na marne. Dzisiaj byśmy nie mieli takich zawodników jak Szymon Kądziołka, czy Łyczko, czy kolejni, którzy już biją się o wejście. Wcześniej był Mazur, teraz jest jeszcze Łysiak. Tych zawodników byśmy nie mieli. Ci zawodnicy by odeszli do innych klubów, gdzie by dostaliby szansę. Więc jeżeli włożyliśmy dużo pracy i trud w zbudowaniu kompleksowej akademii w postaci szkoły, internatu, wychowaniu, sportów ogólnorozwojowych, są to zawodnicy, którzy grają w kadrach Polski, czy U15, U17, U19, to przychodzi moment, że Stal Rzeszów robi kolejny krok, czyli daje im szansę gry w pierwszym zespole i myślę, że to widzimy. I ci zawodnicy naprawdę, to nie jest to, że my promujemy tylko młodych zawodników, ale promujemy przede wszystkim młodych, jakościowych zawodników. Ci zawodnicy nie odbiegają od zawodników starszych, natomiast wiadomo, będą popełniać błędy, muszą pewne rzeczy wpisowe zapłacić. Natomiast nasz projekt na tym będzie polegał. Będziemy mieli coraz młodszych zawodników i średnia w zespole będzie coraz młodsza. Oczywiście będą też a zawodnicy doświadczeni jak Andrea Prokicz, filarzy tego klubu, którzy będą wzmacniać. Natomiast projekt jest nastawiony na budowę silnej akademii, która później zaprocentuje tym, że ten klub będzie samowystarczalny i przez długie lata będzie cieszył, rozwijał się. Na dzisiaj nie jesteśmy w stanie, też pamiętajmy, w Rzeszowie konkurować z dużymi markami, które grają w Ekstraklasie na pierwszej lidze, bo nasze budżety jako miasto są dużo mniejsze. Natomiast to, co mamy najważniejsze, czyli akademię i struktury, bo pamiętajmy, że w klubie pracuje ponad 100 osób, to ludzie z regionu, którzy są bardzo dobrze jakościowi, ludzie spoza regionu i te ponad 100 osób pracuje na rzecz Stali, żeby ten klub był coraz mocniejszy i coraz lepszy. Na koniec chciałbym też podziękować, na koniec tego wystąpienia, nie całego wywiadu, naszym kibicom, bo wsparcie jest naprawdę imponujące. Rozmawiam też praktycznie co miesiąc z kibicami i ten doping na trybunach, czy ogólnie wsparcie, naprawdę jest duży szacunek i duży respekt. Dzięki tym na pewno chłopakom się lepiej gra. No, mamy pewien kryzys, jeżeli chodzi o
o zdobycz punktową, natomiast nie jest to tak, że coś się w stali rozsypuje, coś jest nieprzemyślane, idziemy zgodnie z założeniami i wierzymy w to, co robimy. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Teraz poproszę Jarka. Seba najpierw. Dzień dobry, witam Państwa. Dziękuję za możliwość spotkania się z Państwem i przekazania informacji w kontekście strategii sportowej, za którą odpowiadam. Prezesa miałem możliwość poznania w momencie, kiedy przyjmował klub. W klubie znajduję się od 3 lat. Odpowiadam za strategię sportową, w skrócie można powiedzieć przeprowadzenie zawodników od piłki młodzieżowej do piłki seniorskiej, tak żeby mogli oni z tej piłki seniorskiej się utrzymywać. Najlepiej by było tak, jak prezes tutaj oczekuje, ma marzenia i ma cele, żeby ci młodzi zagrali u nas, czyli w pierwszej drużynie. Nie zawsze tak będzie. Przykładem Patryka Mazura drogi mogą być różne. Pewnie część tych zawodników będzie wypożyczana. I zadaniem moim jest scalanie ich wychowania w kontekście sportu, w kontekście procesów edukacyjnych, społecznych i scalanie informacji między dyrektorami, którzy odpowiadają za poszczególne te działy. Jeśli chodzi o piłkę nożną, wspieram tutaj działania piłki seniorskiej. W klubie piłka seniorska to jest druga i pierwsza drużyna, za którą odpowiada Jarosław Fojut. Jeśli chodzi o piłkę młodzieżową, dyrektor Maciejewski i dyrektor HUS, w kontekście wsparcia szkoły i RUMI koresponduję po prostu z ludźmi na co dzień, którzy odpowiadają za te obszary. I naszą rolą jest wspomaganie młodych ludzi do tego, żeby doszli do piłki seniorskiej. Mam też możliwość reprezentowania klubu, jestem przedstawicielem klubu w kontekście korespondencji z PZPN czy wsparcia i wymiany informacji z zarządem Fortuna Pierwsza Liga. Do tego strategia sportowa, która jest realizowana w klubie, wiąże się też z optymalizacją kosztową, budżetową, za którą odpowiadam, i to w połączeniu z dyrektorem finansowym staram się optymalizować i wszystkie działania, które są podejmowane w obrębie sportu, łączą się też z tym obszarem. To jest moja główna praca w Stali Rzeszów. Dziękuję bardzo. Jarku? Ja może na początku powiem, jak ja sobie wyobrażam pracę dyrektora sportowego i czym według mnie jest dyrektor, kim jest według mnie dyrektor sportowy. Ja sobie wyobrażam tak, że jest wizja właściciela, prezesa, jest strategia, a ja moim zadaniem jest to przeniesienie to bezpośrednio na boisko. Tak jak tutaj już słyszeliśmy, fundamentem, filarem tego klubu jest akademia i samym założeniem w kontekście strategii sportowej jest wprowadzenie tych młodych zawodników do pierwszej drużyny. Przez okres również w sumie 3 lat, rok jako zawodnik, 2 lata jako dyrektor sportowy, udało nam się stworzyć pewien projekt, który pozwala na to, aby wykorzystując wszystkie narzędzia, przede wszystkim ludzi, wymianę komunikacji, wymianę zdań na temat zawodników, zbieranie informacji przede wszystkim na temat zawodników, pozwala na to, że jesteśmy w stanie stworzyć 4 miejsca dla każdego zawodnika z każdego. Możliwości dla każdego zawodnika, który jest w Stali 2. Tak jak Sebastian tutaj powiedział, odpowiadam za piłkę seniorską, czyli za Stal 2 i Stal 1. I moim zadaniem jest to, żeby wprowadzić tych zawodników do piłki seniorskiej, do piłki profesjonalnej. Tak jak już to Sebastian też powiedział, to nie jest... Dla mnie to jest wyzwanie. Dla mnie to jest wyzwanie ze względu na to, jak widzę i miałem okazję teraz być przez cały rok na kursie dyrektorów, mając okazję wymieniać zdania, informacje, z czym się zderzają różne kluby. Wiele klubów chciałoby to robić, ale nie wszyscy mają odwagę i możliwości do tego, żeby iść w tym kierunku. Dla mnie to jest wyzwanie i nie chcę tu mówić o wynikach, bo dla mnie jako sportowca, jako ambitnego sportowca, to jest jasne, że każdy mecz to jest walka o zwycięstwo i zawsze będę celował jak najwyżej i to jest mój cel. Przez ostatnie 2 miesiące przeszliśmy okres tak naprawdę bardzo mocno skompresowany w porównaniu do tego, co było po poprzednim zmianie trenera. Mam na myśli tutaj Daniela, który przyszedł za Marcina. Chcieliśmy to zrobić przez 2 miesiące. Udało nam się monitorować, zweryfikować,
i zamknąć kadrę na ten sezon. Dziękuję bardzo. Już oddaję Wam, naszych uczestników, do dyspozycji. Jedna kwestia, 45 minut wspólna część, taka konferencyjna, a drugie 45 minut to będzie czas na rozmowy indywidualne, także Maciek się już wyrywa, proszę bardzo. Ja mam pytanie do prezesa. Panie prezesie, jak wygląda sprawa budżetu płacowego? No bo mówił Pan przed sezonem w Q&A, że zespół będzie dużo lepszy niż w zeszłym sezonie, natomiast wyniki o tym nie świadczą. I drugie moje pytanie, dlaczego tak słabo komunikacyjnie z Wami jest? I dlaczego tak długo musieliśmy czekać na tą konferencję? No i dlaczego nałożył Pan zakaz wypowiedzi dla Panów po lewej stronie w czasie okienka transferowego? Znaczy, po pierwsze zacznę od ostatniego. Panowie, no szanujmy się, no ja reprezentuję kilkanaście spółek, 1300 pracowników, 20 lat buduję duże biznesy. Nie wiem, wyobrażacie sobie, że ja komuś coś zakazuję? Więc to pytanie, nie wiem skąd taki temat wyszedł. To, że przerwę, to powiedział Pan Sebastian Krzepota mi. Nie wiem. To ja tego nie użyłem tego, że prezes zakazał, to jest wyrwane z kontekstu. Tak jak wspominałem, spotkaliśmy się w Woli Chorzelowskiej, rozmawialiśmy o spotkaniu podsumowującym z trenerami, z dyrektorami Akademii, które miało miejsce po wakacjach. Dostałem pytanie kolejne, czy wypowiem się na temat pierwszej drużyny piłki nożnej. Powiedziałem, że za to odpowiedzialny jest dyrektor sportowy, a w kontekście wypowiedzi na temat pierwszej drużyny do tej pory, co miało być powiedziane, zostało wypowiedziane przez prezesa i na razie chcemy się skupić na pracy. Tak, ale Pan powiedział jeszcze, chciałem zapytać o drugą drużynę, również Pan powiedział, że też nie możecie się wypowiadać i powiedział druga, Pan, że... Za drugą drużynę odpowiada Jarek jako piłkę seniorską i tak jak powiedziałem, to jest jedna całość. Dzisiaj zdecydowaliśmy się na ruch w tym sezonie, można powiedzieć połączenia, a druga drużyna jest zapleczem pierwszej drużyny i traktujemy to jako całość co do zasady funkcjonowania i okienko, które zamyka jak gdyby piłkę seniorską w kontekście klubu naszego, to dotyczy też o drugiej drużyny. To jest jedna całość, tak więc... Czy panowie, tutaj żadnych zakazów wypowiedzi nie ma i nigdy nie będzie, natomiast też musimy patrzeć na kompetencje i jeżeli na czymś się znamy, to staramy się na temat tym wypowiadać. Jeżeli czegoś, przynajmniej ja taką mam metodę, jeżeli na czymś się nie znam, to tego nie komentuję, żeby nie było jakichś niepotrzebnych zawirowań, bo później to powoduje jakieś plotki i tak dalej. Wracając jakby do pierwszej części budżetu, budżet w klubie jest jakby na tym samym poziomie, a de facto powiedziałbym, że nawet się trochę zwiększył, bo zainwestowaliśmy, jak Państwo widzą, w infrastrukturę. De facto myślę, że to powinno być wspólna inwestycja miasta, natomiast inwestycje w infrastrukturę, czyli wymianę nawierzchni na boisku naturalnym dla naszej pierwszej drużyny wykonujemy my i tak samo wymianę nawierzchni sztucznej na boisku miejskim wykonujemy my, z którego boiska korzystają nie tylko Stal Rzeszów, ale także inne projekty, więc finansuje to w dużej części Stal Rzeszów. A jeżeli chodzi o budżet pierwszej drużyny, jest na podobnym poziomie. Ja bym z tą jakością zawodników jeszcze chwilę poczekał. No, na razie jest 8 meczy i tak jak Jarek powiedział, mieliśmy bardzo mało czasu na zrobienie pewnych ruchów, zmian, bo były to 2 miesiące, bo takie były podjęte nasze decyzje. Natomiast no, budżetowo wyglądamy na podobnym poziomie, jakościowo myślę, że możemy się wypowiadać za kilka miesięcy, jak przegramy pierwszą rundę. Ale chodzi mi stricte o budżet płacowy pierwszej drużyny, nie tam, że boisko jakieś zrobicie, tylko stricte... Jarek, jak mamy? Jest podobny w tym momencie, bo budżet, tak? To jest bardzo podobny do tego, co mieliśmy. Czyli nie ma problemów finansowych w Stali Rzeszów? Nie ma. Ja chciałem zadać pytanie do Pana Prezesa. To już mikrofon. Dzięki. Do Pana Prezesa jedno pytanko. Przede wszystkim o to, po wielu wywiadach Pan mówił o tym, że dążymy do tego, że chcemy w przyszłości grać w europejskich pucharach i tak dalej, i tak dalej. Mi się podobają takie słowa, tylko pytanie jest podstawowe. Czy ma Pan przekonanie, że w ostatnich 2-3 miesiącach Stal Rzeszów poszła kilka kroków do przodu w tym celu, czy jednak Stal Rzeszów trochę się cofnęło? Bo mam przekonanie, jeszcze słysząc te informacje, że budżet płacowy jest na podobnym poziomie, to jeszcze powstaje kolejne pytanie, czy warto było podejmować ryzyko zwolnienia Daniela Myśliwca w takim momencie sezonu i czy nie można było gdzieś jeszcze wcześniej zacząć reagować, już na przykład w zimie, jeśli już ten pomysł gdzieś się rozjeżdżał, a z tego co słyszymy,
przepraszam, z tego co słyszymy, te pomysły się rozjeżdżały. I tutaj jest jeszcze też moje pytanie, czy faktycznie nie można było zareagować troszeczkę wcześniej, żeby na rynku transferowym nie działać tak późno? Bo jednak nie ma co się oszukiwać, że ostatnie transfery to są transfery trochę last minute. Później Jarek opowie o polityce, a ja sprostuję pierwsze pytanie, bo też nie do końca są informacje prawdziwe. Z Danielem miałem wiele spotkań od października i nawet spotykaliśmy się sami, spotykaliśmy się w trójkę, w czwórkę i próbowaliśmy jakby pewne rzeczy naprawić, komunikację. Nie chodzi o to, żeby się w klubie ludzie lubili, ale chodzi o to, żeby była uczciwa i szczera komunikacja i przede wszystkim podążanie za tym DNA klubu, czyli wprowadzanie młodych zawodników i ich promowanie. I to były rozmowy już od października z Danielem. W styczniu, lutym myślę, że Daniel już wiedział i widział, że no nie idzie w tą dobrą stronę. Ja jako prezes mogłem tak naprawdę zwolnić Daniela albo zwolnić 40 czy 50 pracowników klubu i budować to od nowa. Tak to z mojej perspektywy wyglądało. Albo po prostu zrezygnować z pracy jako prezes w innych spółkach. Mam kilkanaście i siedzieć w stali Rzeszów i uczestniczyć we wszystkich spotkaniach. Plus Daniel jest trenerem, który chce wygrywać tu i teraz, chce mieć najlepszych zawodników, nie ma czasu na młodych chłopaków i to jest jakby jego filozofia i całkowicie to rozumiem. I dla nas w etapie, gdzie byliśmy w drugiej lidze i chcieliśmy ten awans zrobić i ściągnęliśmy zawodników, mieliśmy jeszcze czas na rozwój akademii, bo akademia się rozwijała i wtedy myślę, że jeszcze tych zawodników jakościowych oni potrzebowali rok, dwa. I tak samo było w pierwszym roku w pierwszej lidze, gdzie było obiecane zawodnikom Danielowi, że nic nie zmieniamy, walczą o awans do ekstraklasy. Jeżeli tego awansu nie będzie, to wracamy, to robimy to, co zawsze chciałem, czyli wdrażamy akademię, bo zawodnicy są gotowi i też nie chciałem potracić takich zawodników właśnie, których wymieniłem, bo by ich po prostu w stali Rzeszów nie było, a my byśmy dalej gdzieś walczyli w sposób, uważam, nieprzewidywalny, awans do ekstraklasy. Chciałbym to zrobić w sposób przewidywalny. Nie będzie to łatwe. Wracając do pytania, wiecie, to nie jest też takie proste, bo walczyliśmy, byliśmy blisko baraży, byliśmy później w barażach, walczyliśmy o awans, więc komunikacja była, że Dani już nie będzie w klubie, natomiast my nie mieliśmy dogranego jeszcze trenera. Dobrze wiecie, był Jacek Magiera, który był na 99% stali Rzeszów, ale poprzez pewne zmiany w Śląsku Wrocław temat nam się gdzieś wysypał. Oczywiście były inne alternatywy, które nie wszystkie później się okazały zgodne i, no i tego czasu było mało. Tak? Natomiast to też zbudowanie jakby drużyny, zbudowanie drużyny, która będzie o coś walczyć, to nie da się w miesiąc czy dwa zrobić. Tak? Trener, który do nas przyszedł, my też nie możemy zatrudniać zawodników, rekrutować, jeżeli nie mamy trenera. Tak? Bo to trener odpowiada za wizję, za budowę. Oczywiście dobieramy trenerów, którzy wpisują się w wizję Stali Rzeszów, bo też nie wiem, czy macie świadomość, jesteśmy jednym z takich bardziej innowacyjnych klubów, jeżeli chodzi o podejście do roli trenera. Mamy zbudowane bardzo mocne struktury trenerów od przygotowania motorycznego, fizjoterapeutów, asystentów, statystyków i tak dalej. I ja nie chcę, tak jak to w klubach jest, że przychodzi trener i ma 7 czy 8 asystentów, jest 2 lata w klubie i później odchodzi z całym sztabem i klub ma problemy. My mamy rolę trenera, która jest dosyć wąska, oczywiście może przyjść z jednym, z dwoma asystentami, ale po to budowaliśmy jakby DNA, jak Stal ma funkcjonować, na jakich poziomach, że trener musi to zaakceptować. I nie wszyscy oczywiście trenerzy chcą to akceptować, ja chcę budować to jako zwykłe przedsiębiorstwo, gdzie są struktury, gdzie są podległości i ludzie ze sobą rozmawiają i przede wszystkim odpowiadają za podejmowane decyzje. Więc wracając do tego, no, z Danielem była komunikacja i to była, myślę, że spokojnie pół roku. Zresztą też pamiętajcie, no Daniela zrekrutowaliśmy, to był gość, którego żeśmy zrekrutowali do Wólki Pełkińskiej, później był w Stali, tak, zrobił bardzo dużo dobrego, natomiast no, nie było już możliwości współpracy na tym etapie, chyba żebyśmy zwiększyli budżet drużyny seniorskiej pewnie o 50% i zapomnieli o akademii. To tak uczciwie mówię, w ten sposób moglibyśmy rozmawiać i być w tej ekstraklasie, natomiast prezesa Rafała Kalisza w tej klubie by nie było, bo mnie nie interesuje włożenie 100 milionów w Stal Rzeszów, jak dużo takich było przedsiębiorców, pocieszenie się 5 lat w ekstraklasie i wyjście z projektu. Ja bym chciał zbudować projekt, który będzie samowystarczalny, będzie na lata, będziemy się z niego cieszyć i to nie da się zrobić poprzez pieniądze, tak? Bo my nie jesteśmy w stanie, ostatnio rozmawiałem ze Zbyszkiem Jakubasem. Miasto wspiera Motor Lublin kilkakrotnie więcej. Kibiców jest kilka razy, więc o czym my rozmawiamy?
To jest dziura na poziomie 5-7 milionów, które ja muszę prywatnych pieniędzy dokładać do klubu i biorę za to odpowiedzialność. Tak? Jeżeli Państwo znajdą spółki, prezesów, którzy są w stanie z własnych pieniędzy włożyć 8-10 milionów rocznie w klub, nie ma problemu. Może tu człowiek ze mną siedzieć, możemy wspólnie podejmować decyzje. Natomiast pamiętajmy, jesteśmy w Rzeszowie, w mieście 200 tysięcy, są dwa kluby. Wsparcie miasta poprzez pandemię i inne rzeczy jest dużo, dużo mniejsze. Wsparcie spółek jest dużo mniejsze, więc też musimy na to patrzeć. Natomiast tu podkreślam, budżet mamy taki sam. Budżet mamy taki sam, ale jest jeszcze większe nastawienie na poprawę infrastruktury, na akademię. Więc to są jakby nasze kroki milowe, gdzie jeszcze mocniej to staramy się wspierać. I myślę, że Państwo, jeżeli śledzicie nasze losy, a pewnie śledzicie, widzicie efekty, że powoli te efekty przychodzą. Musimy się uzbroić w cierpliwość i jeszcze na te efekty według mnie chwilę poczekać. Więc nie był to błąd. Natomiast czasu było mało, budujemy ten zespół w perspektywie tak naprawdę 2 lat. Czy panie prezesie, nie żałuje pan tego ruchu ze względu na to, że mówił pan w tym słynnym wywiadzie w Przeglądzie Sportowym, że woli poświęcić jednego człowieka niż 7. Nie wiem skąd nagle pan mówi o 50 osobach, ale wtedy pan mówił o 7. Okay. Mniejsza z tym. W każdym razie 7 też dużo. Wyszło tak, że tak naprawdę nie poświęcił pan jednej osoby, tylko poświęcił pan około 14 zawodników, bo niektórzy nawet otwarcie w tych wywiadach mówili o tym, że odeszli tylko dlatego z klubu, że nie ma tam Daniela Myśliwca. Kolejne moje pytanie, pan mówi, że Jacek Magiera był na 99,9%. Kto takie zapewnienie panu dał, bo to też jest dla mnie dziwne, że ktoś mówi, że na 99% będzie i nagle go nie ma. No i od kiedy transfery się robi? W momencie rozpoczęcia okienka transferowego rozmowy wydaje mi się, że toczy się dużo szybciej, a mówienie, że Marek Zup odpowiada za transfery, to też jest dziwne, bo sam na konferencjach mówi, że zawodników mu sprowadzono bez jego wiedzy. Ja może odpowiem od razu na to ostatnie pytanie. Marek Zup nie jest odpowiedzialny za transfery. Tak. To jest ważna informacja. Jakby. Proces transferowy, jakby sam ostatnia faza, to jest oczywiście tutaj, musi być akceptacja paru osób. Tak, tak. Ale natomiast prezes powiedział, że mieliście mało czasu na transfery, więc... Ja tylko ostatnie chciałem. A tu chciałem dopowiedzieć w takim razie, co pan robił jako dyrektor sportowy wcześniej, jeżeli się obudziliście, przepraszam, w czasie rozpoczęcia okienka transferowego. Ja proponuję, żeby prezes odpowiedział na te wcześniejsze pytania, a ja później na te stricte do mnie, to nie ma problemu. Tu bym miał, panowie, prośbę, bo to też... Ja rozmawiałem z kilkoma zawodnikami, którzy po meczu w Brukbecie powiedzieli tam na przykład Patryk Małecki. Jak macie ochotę, zadzwońcie do Patryka Małeckiego, bo on mnie tydzień później przepraszał za te słowa i całkowicie... No, to, ale też mam prośbę, zadzwońcie, porozmawiajcie na temat Daniela, na temat klubu, na temat mnie i tak dalej. To Patryk was sprostuje, będziecie mogli ładny artykuł też napisać, bo dużo jest takich rzeczy, które są mówione w ferworze walki. My też nie mamy czasu na wszystkie odpowiedzi uczestniczyć, bo tylko byśmy się skupiali, więc tak. Natomiast myślę, że wytłumaczyliśmy też tych kilkunastu zawodników, których odeszło. Pamiętajmy, też powinniśmy być z tego dumni jako Stal Rzeszów, jako środowisko, że my rozwijamy zawodników. Duża część zawodników odeszła do Ekstraklasy, jak dobrze wiecie. No my z pierwszej ligi z czasami nie jesteśmy w stanie konkurować z klubami z Ekstraklasy. Możemy być z tego szczęśliwi, że goście tam poszli. Niektórzy grają, niektórzy nie grają, niektórych spełniliśmy marzenia. Byli zawodnicy, którzy nie do końca zachowali się w stosunku do klubu dobrze, ale to też zostawmy między sobą, więc to nie jest też tak. Też, panowie, też wam się wydaje, że jakby Daniel został, zawodnicy by zostali, to byśmy mieli pierwsze czy drugie miejsce. Może już ta drużyna była na pewnym poziomie takiego przepalenia, wypalenia. I też, jeżeli ktoś ma propozycję, i to jakby nawet Daniel został, jeżeli ktoś ma propozycję z klubów ekstraklasowych, a ma 30 lat i to było jego marzeniem od dziecka, to ja mam goście powiedzieć, sorry, ale nie idziesz, masz kontrakt ważny, grać dla Stali Rzeszów. Nie, jesteśmy ludźmi, którzy dają szansę i rozwijają tych chłopaków. I tak jak mieliście Patryka Mazura, który do Juventusa jest, Patrykiem i z mamą 2 godziny rozmawiałem, pokazywałem mi, jaka jest wizja klubu, żeby jeszcze z nami rok zostali, ale Patryk, charakterny chłopak, chciał jednak pójść do tego Juventusu się zmierzyć. No i my nie będziemy blokować. My możemy mu kibicować, żeby on się tam rozwinął, będzie miał jakieś 30 lat, to może do nas wróci i będzie grał w Stali Rzeszów, tak? I tego życzmy. I taka była droga większości zawodników, którzy z klubu podchodzili. Odnośnie Jacka Magiery, byliśmy na etapie podpisywania umowy, już był kontrakt dograny. 99,9% to ja tak powiedziałem, tak? Czy to było 60% czy 70%. No był kontrakt dograny, były szczegóły finansowe, chodziło o kilka dni złożenia podpisów, tak? Ale Jacek dostał propozycję Śląsku Wrocław i później tak naprawdę
nawet nie sam Jacek decydował, ale podczas jakby normalnie tego decydowała cała rodzina, tak? Czyli mama, znaczy żona i dzieci po prostu chcieli zostać we Wrocławiu. Chcieli zostać, dostali propozycję i rozmowę, to chcieli zostać we Wrocławiu, bo taka jakby temat się narzarzył. Jacek dostał tam dużo mocniejsze wsparcie i realizacji tych celów, które zawsze miał, czyli budowanie też silnego klubu, o jakby przewidywalność, o akademii i pierwszy raz chyba we Wrocławiu dali mu szansę tego realizacji i tyle. No, czy to było 60 czy 90%, no nie powiem, natomiast no, byliśmy... Panowie, zawsze tak jest, no, są decyzje, no przecież to w życiu tak macie, tak? Robimy coś, a nagle coś się wysypuje, no. Po prostu, no, skąd miałem wiedzieć, że Śląsk Wrocław, który zmienił trzech trenerów i trzech opłacał, nagle dalej będzie przegrywał mecze, bo to przecież była ta sytuacja. Mieliśmy z Jackiem pół roku, to nie była rozmowa z Jackiem miesiąc, bo pół roku z Jacka nie było w Śląsku Wrocław, on nie był trenerem. Dopiero to się zmieniło tydzień przed podpisywaniem kontraktu, że dostał szansę i sam się do nas dzwonił, do Sebastiana, czy pomagać Śląsku Wrocław i tak dalej. Zresztą podjął decyzję, że trzeba, był tam, znał zawodników, chciał klubowi pomóc i tak to, no, nie jesteśmy, nie przewidujemy. Jarek, może być o tych transferach, bo to też jest jakby istotne. Transfery, które zrobiliśmy bez uczestnictwa trenera, to jest Patryk Warczak, jest to Jesus Diaz, Cezar Peña. Wadim? Nie, Wadim już był razem z trenerem. To są transfery, które zrobiliśmy bez udziału trenera jakby w procesie rekrutacji. I patrząc na sam ten proces i na to, w jaki sposób ja patrzyłem na kadrę, to było związane z tym, z którymi zawodnikami mamy jeszcze kontrakty i ta kadra była budowana patrząc z perspektywy całej mapy całego klubu, czyli patrząc na pozycje, które my mamy w Stali 2 i którzy wiemy, tam było 8 zawodników, którzy z nami rozpoczęli przygotowania, ich musieliśmy wprowadzić jakby w całą mapę pierwszego zespołu, biorąc oczywiście pod uwagę to, że są różne pozycje, nie mamy tak, że mamy po dwóch na jedną pozycję, więc musieliśmy tak to stworzyć, żeby nie doprowadzić do sytuacji, gdzie będziemy mieli po 4 zawodników na jedną pozycję. Więc transfery, które tutaj kolega nazwał last minute, nie nazwałbym ich last minute, tylko transfery, które wiedzieliśmy, że będziemy je robić po 15 sierpnia, bo wiedzieliśmy, że ten okres 6-tygodniowej weryfikacji i całego i monitorowania i danie szansy trenerowi na to, żeby zobaczył, z jaką grupą ludzi może współpracować, no, musiał mieć ten czas. Wcześniej, tak jak mówiłem, ten czas był trochę dłuższy, bo on trwał 6 miesięcy w poprzedniej zmianie. Teraz chcieliśmy to zrobić trochę szybciej i wierzymy w to, bo patrząc z perspektywy tego projektu, o którym mówiłem teraz, wprowadzania zawodników z drugiej drużyny do pierwszej drużyny, jest to projekt, który zakłada, że każdy zawodnik, który wchodzi ze Stali 2 do Stali 1, to są tak zwane sloty 3 i 6-miesięczne, one są oparte na mezocyklach, na makrocyklach i mikrocyklach i to jest 3-miesięczny okres, który my jesteśmy w stanie zweryfikować, czy dany zawodnik ma predyspozycję do tego, żeby być profesjonalnym piłkarzem. Ze względu na to my jesteśmy w stanie powiedzieć już po 3 miesiącach, oczywiście nie mieliśmy tych 3 miesięcy, ale po tych 6 tygodniach zdecydowaliśmy się, że już wiemy dokładnie, jakie pozycje są dla nas ważne. Oczywiście w tym okresie czasu też zdarzyły się sytuacje, w których zawodnicy po prostu też chcieli odejść. I ja tylko jeszcze jedną rzecz powiem. Dla mnie bardzo ważna rzecz jest, że zawodnik, kolokwialnie mówiąc, to jest aktywo klubu. I moim zadaniem jest to, żeby nie dochodziło do sytuacji, w której zawodnicy odchodzą ze względu na trenera. Albo ze względu na mnie, albo kogokolwiek. On jest aktywem klubu. Dla mnie jest ważne to, że ten zawodnik rozumie, dlaczego przychodzi, ale dlaczego przychodzi ze względu na wizję klubu i to, co jest w klubie, obojętnie, czy jaka dana osoba jest. Żeby nie doprowadzić do sytuacji, w której zdarza się, że zawodnicy po prostu są i przechodzą do klubu ze względu na trenera. A prawda jest taka, że... To jest bardzo częste. Bardzo częste. Zresztą też przegraliśmy wyścig o jednego zawodnika ze względu na to, że wybrał klub ze względu na trenera, który tam jest. A też chciałem dopytać o tą drugą drużynę, bo tam macie takiego zawodnika, który się nazywa Arsen Hrosu i jest, można powiedzieć, wybijającym się zawodnikiem na poziom tej czwartej ligi. I moje pytanie jest takie, dlaczego nie dostał szansy w pierwszej drużynie?
Znaczy to byś Jarek też może o tej drodze, bo jak będziecie Państwo chcieli zostać, Jarek ma taką prezentację, bo to jest przygotowane przez kilka lat, prezentacja wprowadzania zawodników młodych do pierwszej, do drugiej drużyny i tak dalej, więc to jest trochę przemyślane, tak. Ale to proszę. Arsen Hrosu? To musiałbym całą historię Arsena opowiedzieć, czy żeby nie, dać. Chciałem tylko dopytać Arsen się. Arsen Hrosu przez półtora roku nie grał profesjonalnie w piłkę. Miał bardzo poważne złamanie kości piszczelowej, z tego co tak dobrze jest. Pamiętam. Był wybitną jednostką, jeśli chodzi o młodego zawodnika, jeśli chodzi o bycie w Górniku Zabrze, bo on do nas przyszedł z Górnika Zabrze. Słyszałem o chłopaku już wcześniej, mieliśmy okazję sprawdzić go, podpisaliśmy kontrakt. Na ten moment Arsen Hrosu jeszcze przy okazji pracuje. I dla nas, my mamy odpowiedzialność za każdego zawodnika. I teraz dla mnie wprowadzić zawodnika do pierwszej drużyny, wprowadzić go w te obciążenia, które są w pierwszej drużynie i oczekiwania, musimy wszystko doprowadzić do tego, żeby Arsen przede wszystkim mógł się skupić na profesjonalnej piłce. Żeby mógł się skupić na profesjonalnej piłce, to trochę takie mamy koło, bo żeby mógł się skupić, musiałby więcej zarabiać. Podejrzewam, że pracuje tylko dlatego, że no nie zarabia odpowiednio dużo, żeby się ale utrzymać. Ale on dostanie możliwość, tylko najpierw musi się zweryfikować na poziomie... Ale drugiej. Słyszałem, że jest tam takie znowu kolejne jakieś zakazy, co jest moim zdaniem dziwne w dzisiejszym świecie, że człowiek, który pracuje, nie może grać w pierwszej drużynie. Czy to jest prawda? Znaczy, panowie, znaczy, to co Jarek to powie, bo to jak inaczej? Jeżeli panowie, jeżeli on dostanie szansę w pierwszej drużynie, nie wiem, rezygnuje z pracy, a nagle się okaże jednak nie dźwiga presji, nie no ma tak, i tak, podziękujemy nie. I ten, to musi być okres przejściowy, on musi być zweryfikowany przez drugą drużynę, tak, i na dzisiaj łączenie pracy i grę pewnie w drugiej drużynie mu to w miarę wychodzi. W pewnym momencie dostanie możliwość pewnie i podwyżki, utrzymywania się z piłki, jeżeli tą szansę i będzie przesuwany do pierwszej ligi. Pamiętajcie też, jest jeden zawodnik, ale tu jest to, jeżeli będziecie chcieli zobaczyć tą prezentację, to są goście, to nie jest tak, że ktoś dostaje szansę w pierwszej drużynie i zagra jeden mecz, ach super. Nie, to jest trening, proces treningowy, obciążenie całkowicie inne i to trzeba gości wprowadzać mądrze, bo jeżeli będziemy wprowadzać, że dzisiaj wprowadzimy, później go zabierzemy, to rozsypujemy im całkowite podejście do piłki. No. Nie sądzę, żeby akurat tutaj w tym przypadku tak było, no, ale czy takie są zasady po prostu, że człowiek pracujący nie może grać w pierwszej drużynie Stali Rzeszów? Ja powiem tak, nie wyobrażam sobie tego, żeby profesjonalny piłkarz grał na poziomie pierwszej ligi. Pracował i dorabiać. Jeśli się pan mnie pyta, to nie wyobrażam sobie takiej sytuacji. A to mogę odwrócić sytuację. A dyrektor sportowy może pracować w klubie pierwszej ligi i pracować gdzie indziej? Tak jest. No. Może jeżeli... To są lepsi ludzie i gorsi? Może nie. Jeżeli my rozmawiamy chodzi... o zupełnie czymś innym. To są... My rozmawiamy o tym, że zawodnik, który żyje, może przedstawię trochę sytuację piłkarzy, jak to wygląda. Piłkarze żyją od harmonogramu do harmonogramu. Czyli w niedzielę jest pokazany harmonogram, według którego on musi żyć. On musi, jego życie musi być dostosowane do tego. I teraz nie wyobrażam sobie sytuacji, w której zawodnik się stresuje ze względu na to, że mu się harmonogram zmienił. Że z dnia na dzień coś się zmieniło i on nagle nie może sobie poradzić z pewnymi rzeczami w pracy. Albo musi pracować na nockę. A tutaj, jeżeli chodzi o sprostuję, bo bijecie pewnie tego, że Jarek jest komentatorem Viaplay. Panowie, no dla mnie to jest zaszczyt i dla Stali Rzeszów też to powinien być, że gość lata na mecze Danki, najwyższej klasy rozrywkowej, może budować relacje, kontakty i to jest jego dodatkowa rzecz, którą ja akurat się cieszę, że on to może realizować. Jarek nie pracuje, my nie pracujemy 8 godzin od 8 do 16, my pracujemy po paręnaście godzin. Wczoraj żeśmy rozmawiali od 21 do 23, tak nasze dni wyglądają. Jeżeli mamy łączyć, ja mam łączyć biznes i charytatywnie z piłką nożną, to tak to wygląda. Tak? I takie szanse klub musi wykorzystać. Jeżeli Jarek może pooglądać mecze na najwyższym poziomie, może jeszcze nawiązać relacje biznesowe i sportowe z Manchesterem czy z Liverpoolem, co nam da później, otworzy nam drogę do promowania naszego klubu i wychowanków, no to powiedzcie mi, czy to jest złe, no bo ja tu czegoś nie rozumiem. Dzień dobry panowie, Dominik Pasternak, TVP Sport. Ja na początku odniosę się do słów pana prezesa Rafała Kalisza, bo tak sobie słuchałem i co jeszcze do Daniela Myśliwca, to mówił pan ten zarzut, że brakowało chęci grania młodymi, że chciał po prostu grać bardziej o wynik. To trochę się z tym nie zgodzę, bo inaczej zapytam, bo w drużynie za Daniela Myśliwca był Dominik Marczuk, który ostatnio świetnie spisuje się w Ekstraklasie, Franek Polowiec, który niestety jest kontuzjowany, Krzysztof Mokowski, Wiktor Kłos, Kasper Sadłocha, Dawid Olejarka, Szymon Kądziałka już chodzi do drużyny, także ci młodzi byli. Poza tym podał pan też argument o tych budżetach, że Stal nie jest aż tak konkurencyjna w porównaniu choćby właśnie z Motorem Lublin, który ma wsparcie z miasta.
No okej. Okay. Z miasta, z biletów. Z biletów też do wszystkiego. I okej, okay, finansowo może tak być, natomiast jeśli spojrzymy na całokształt tej drużyny, to jest dość podobny schemat jak w Stali Rzeszów, bo drużyna, która gra teraz w pierwszej lidze, jest oparta na zawodnikach z drugiej ligi i siłą tego zespołu jest to po prostu, że jest on budowany przez Gonçalo Feijóo w sposób, jaki on chciał i ma po prostu tę drużynę bardzo długo. Tam nie było dużych zmian i to jest ich siłą, a co do budżetu, no to taki zniż pruszków, który jest nad wami w tabeli, no przewiduje, że nie ma nawet połowy budżetu Stali Rzeszów. Wsparcie z miasta też ma znikome, no mimo tego sobie dobrze radzi. Kolejny argument to, że niektórzy piłkarze, no, nie dało się ich zatrzymać, bo chcieli po prostu odejść. No na przykład Damian Michalik. Za dużo tych pytań, bo już połowy nie pamiętam. Do pytania dopiero dojdziemy, bo chciałem tak na razie tylko wspomnieć, że Damian Michalik, Patryk Małecki i Piotr Głowacki, no, chcieli zostać, bo mówili to nawet otwarcie w rozmowach. Jeszcze raz, kto chciał zostać? Mogę? Damian Michalik, Patryk Małecki i Piotr Głowacki. Damian Michalik nie chciał zostać, bo prosił mnie SMS-ami, dzwonił po parę razy, żebym go prezes puścił do Miejsc Legnica, więc tu prostuję. Znaczy, Damian powiedział w wywiadzie, że gdyby Daniel Myśliwiec był trenerem Stali Rzeszów, został. Daniel Michalik chce odejść od Stali Rzeszów już od 3 lat. I od 3 lat miał propozycję z pierwszej ligi, z ekstraklasy i tylko poprzez zwiększanie jego wynagrodzenia i akceptację zawodników, bo nawet z Piotrkiem Głowackim, z kapitanem rozmawialiśmy, czy Daniel może zarabić więcej, najwięcej zawodników, czy jest taki jakościowo zawodnik, bo UKS go chciał. Zgodziliśmy się i to było co roku. Daniel Michalik chciał chodzić co roku. Okej, okay, to tego nie wiedzieliśmy, tylko cytuję słowa Damiana Michalika. I do czego zmierzam? Czy nie uważa pan, że ewentualny awans do ekstraklasy, który był możliwy, graliście naprawdę dobrą piłkę w poprzednim sezonie, niewiele zabrakło, przyspieszyłby jeszcze bardziej rozwój tych młodych zawodników, bo nie da się ukryć, oczywiście, że ekstraklasa jest lepszym okienkiem wystawowym dla zawodników typu właśnie Patryk Mazur, dlatego też chciałbym wiedzieć, jak jest to tłumaczenie, że chcecie zostać tak jakby w tej pierwszej lidze, nie za wszelką cenę iść po wyniki na... Nie, panowie, no jakby był awans, to się cieszę, tak? Mobilizowałem chłopaków, mieli obiecane ogromne premie za awans, kilka milionów złotych dla ścisłości, mieli podwyżki o 30% wynagrodzeń. Więc naprawdę było wszystko na stole, żeby ten awans był. I tak jak pan wspomniał, awans do ekstraklasy jeszcze mocniej by napędził rozwinięcie akademii i tak dalej, ale na etapie braku awansu, ja uważam, ta drużyna już by dużo więcej nie ugrała, bez dużej zmiany, bez wrzucenia i dopalenia kolejnych zawodników. I tych zawodników, których pan wymienił, no to też moglibyśmy o każdym rozmawiać, ale to młodych, tak? A to nie chodzi o to. Więc całkowicie się zgadzam z tym, że ekstraklasa jest nam potrzebna i im będzie ta ekstraklasa szybciej, tym lepiej, tylko że musimy zrobić na zdrowych warunkach. I jeżeli ktoś by mi zagwarantował czerwca, że zostawiamy Daniela, zostawiamy cały skład i zrobimy awans do ekstraklasy, nic bym nie robił. Ale no, nie było takiej możliwości i ja uważam, że przyszedł taki moment, że trzeba było zrobić dużą rewolucję, żeby zacząć budować, żeby dawać szansę, przestrzenie naszej akademii, bo tak jak powiedziałem, Szymona, Łyczko czy Kądziołki, czy nie mielibyśmy dzisiaj. I prawdopodobnie by rozwijali się w innych klubach i to nasze DNA, gdzie pięknie opowiadamy, było problemem. Na dzisiaj przez to, co robimy, to młodzi zawodnicy jakościowi dzwonią do nas z klubów z ekstraklasy, bo chcą u nas się rozwijać, chcą dostawać szansę i przychodzić, bo tam są zaszufladkowani, jest tam ich 10-12 i nie mają możliwości gry, więc my na tym jakby korzystamy, natomiast wiadomo, skupiamy się na zawodnikach rozwoju szkoły i zawodnikach z regionu, tak? Czyli Daniel Myśliwiec uważał, że Szymon Kądziołka, Łyczko i Patryk Mazur to nie są zawodnicy na pierwszą ligę. No wtedy tak uważam. Mhm. To chciałem jeszcze odnieść się do wypowiedzi, bo nie do końca to zostało gdzieś wyjaśnione, tylko mogliśmy przeczytać oświadczenie pana na stronie, zresztą bardzo dobre. Co do słów właśnie Daniela Myśliwca po meczu z tym ostatnim, z Termaliką. Nie wyobrażam sobie pracy z ludźmi nieszczerymi i nieuczciwymi. Pan często wspomina właśnie o tych wartościach. No jakby się pan odniósł do tej wypowiedzi i kogo pan, Daniel Myśliwiec, miał wtedy na myśli? Bo takie to jest owiane domysłami na razie. Ja już się nauczyłem, rozmawiając, kilkanaście rozmów dziennie prowadzę, bo tak jak powiedziałem, mam kilkanaście spółek. I Danielowi też to wiele razy powtarzałem, że czasami jak on ktoś do niego powie albo gdzieś jakieś informacje, to trzeba to wszystko weryfikować. I też mam nadzieję, że też w życiu waszym prywatnym czy służbowym widzicie, że czasami prawda to nie jest jedna prawda. One są gdzieś po środku i po to, jeżeli chce nam się żyć lepiej w świecie, to musimy naprawdę być normalnymi ludźmi i weryfikować pewne rzeczy, rozmawiać, czasami się przyznać do jakichś porażek, czy rozwiązywać problemy. I tutaj Jarek, czy Sebastian, czy inne osoby z Danielem wielokrotnie rozmawiały i próbowaliśmy, nawet ja sam uczestniczyłem w tych rozmowach, natomiast Daniel, jak sobie coś już u siebie sobie zakomunikował, że z tego czegoś nie będzie, tak, to nie byliśmy w stanie i ja nie wiem do końca tak naprawdę,
jaki był powód, bo jeszcze nie wiem, rok temu czy półtora roku temu współpraca Daniela w klubie była naprawdę wzorowa. Była super wzorowa, ale dlaczego to się tak nagle rozjechało, to ja wam szczerze nie powiem do tej pory. Tak, po prostu uczestniczyłem w wielu rozmowach i według mnie są to jakieś naprawdę jakieś małe nieporozumienia Błachowskich, które urosły do jakichś rzeczy niewyobrażalnych. Ale tak szczerze mówiąc, nie odpowiem wam na to pytanie. Natomiast tak się rozjechały jakby zdania i podejście ludzi w klubie Daniela, że no, trzeba było to przerwać, tak? Dla nawet mojego świętego spokoju i rozwijania klubu i biznesu. Natomiast też zrozumcie mnie, do mnie wiele klubów dzwoniło na temat Daniela. Jeżeli chodzi o Daniela, nigdy jakby złych słów nie mówiłem na zasadzie jego podejścia do pracy, jego rozumienia gry, jego analizy statystyki. Jest to gość, który naprawdę na polski poziom jest wybitny i kibicuję mu. Też jest przykład, gdzie Stal Rzeszów, tak jak Januszowi Niedźwiedziowi, tak jak Danielowi daliśmy dużą możliwość rozwoju. Myślę, że dużo się w klubie nauczył, jak rozmawiać z ludźmi, jak kluby wyglądają. No i dzięki temu też jest tam, gdzie jest, tak? Ale my nie możemy budować klubu wokół jednej osoby. Ja na to też nie pozwolę. Klub to jest kilkaset ludzi i tak jak Jarek ładnie powiedział, zawodnicy mają przychodzić dla klubu, dla naszego regionu, a nie dla trenera. Bo zawsze gdzieś te zmiany będą. Mi się marzy, żeby trener u nas pracował 10-15 lat i może jakiś trener kiedyś tak będzie pracował. Na dzisiaj z mojego doświadczenia 5-letniego jest to bardzo trudne. Jest dużo. To jeszcze ostatnie pytanie do pana prezesa i przejdziemy do panów obok. Wspominał pan w jednym z wywiadów, że ma pan dużo pracy oczywiście poza Stalą Rzeszów, w związku z tym chciałem zapytać, czy wiele decyzji w klubie zapada gdzieś poza pana wiedzą? Nie, wszystkie kluczowe decyzje, no praktycznie z Sebastianem Zniarkiem rozmawiamy codziennie, czy z Krzyśkiem, czy z Mateuszem, czy z Gosią, z Pionami, więc nie ma, wszystkie kluczowe decyzje, ja w tym uczestniczę, biorę całą za to odpowiedzialność, więc jak czasami są jakieś komentarze kibiców, że Jarek coś źle wykończy, Sebastian, to tak samo poczuwam się do odpowiedzialności, mogą pisać komentarze na prezesa, na mnie, bo ja tym klubem zarządzam i decyzyjność jest wspólna. To nie jest tak, że jedna osoba decyduje, po to staramy się podejmować to wspólnie kluczowe decyzje, żeby analizować dobrze, nie popełniać błędów, ale wszyscy dobrze wiemy, że błędy się popełnia i te błędy będziemy popełniać, tylko najważniejsza jest jedna złota reguła, żebyśmy się uczyli na popełnianiu błędów, wyciągali wnioski, kolejnych tych błędów nie popełniali i przede wszystkim podążali zgodnie z wizją, z tym, co sobie wytyczyliśmy. I tutaj jest ciężki okres, jeżeli chodzi o, bo patrzymy, to jest sport, tak? Każdy chce wygrywać, patrzymy przez okres tych punktów, natomiast ja wierzę, jestem tego przekonany, że zaraz będziemy szli w dobrą stronę i te nastroje się pojawią. I bo wierzę po prostu w ten zespół, wierzę w zawodników, to co zbudowaliśmy, w struktury, w to, że jesteśmy mocnym klubem, tak? Będę miał pytanie teraz do pana dyrektora Sebastiana Krzepoty. Dzień dobry panie dyrektorze. Jest pan taką postacią z całej tej trójki najbardziej tajemniczą, bo dotychczas nie było gdzieś o panu słychać w mediach. W związku z tym chciałem zapytać, bo nie da się ukryć, że pana gdzieś rola wiąże się z tym, że musi mieć pan wiedzę na wielu płaszczyznach. Chciałem też zapytać właśnie, gdzie nabył pan kompetencje, żeby pełnić taką funkcję, bo jak można przeczytać w internecie, był pan odpowiedzialny za przygotowanie motoryczne w Legii Warszawa, w reprezentacji Polski U20, a także w AGO Esports, właśnie w drużynie e-sportowej, no i także pomoc dla naszych wybitnych pływaków. Gdzie w związku z tym właśnie zdobył pan to doświadczenie, które pomaga panu teraz w tej pracy? Po skończeniu studiów skończyłem warszawski AWF, zacząłem pracować z amatorami, można powiedzieć, i po pierwszym pół roku trafiłem do boksu, do pracy z Agnieszką Rylik. Już po pierwszym, jak gdyby, tym okresie wiedziałem, że to jest przestrzeń, którą ja bym chciał postawić, czyli być w zawodowym sporcie, funkcjonować w tym. Wiedziałem też, że oprócz bycia trenerem interesuje mnie zarządzanie w kontekście rozumienia zapadanych decyzji, czy to później w Legii, czy dzisiaj w Stali. Mam możliwość uczestniczenia i posiadania informacji odnośnie całości. To zupełnie zmienia perspektywę w kontekście podejmowania decyzji. I te dwa miejsca, można powiedzieć, plus AGO Esports i ludzie, którzy wcześniej prowadzili i zarządzali klubem piłkarskim, stworzyli tę organizację. Bycie blisko tego, to jak gdyby mnie gdzieś nakierowało, że to jest mój kierunek. Stąd też pojawienie się w tym projekcie. Prezesa poznałem, tak jak powiedziałem, w momencie, kiedy przejmował klub.
I między nami mówiąc, tu Jacek miał się znaleźć, nie ja. My rozmawialiśmy o biznesowych tematach pod tytułem aplikacja dla trenerów, dla zawodników i wprowadzenie czegoś takiego na rynek. Bardzo interesowały mnie rzeczy związane z budowaniem świadomości i rozwojem. Tak trafiłem do Legii, tam odpowiadałem za dział medyczny, można powiedzieć odpowiednik Departamentu Performance Stali Rzeszów. To mnie gdzieś zainspirowało i w momencie, kiedy poznałem prezesa, wymieniliśmy korespondencję i dałem swoje odniesienie do struktury, do stworzenia gdyby kompetencji w obszarze, którym tutaj na początku zarządzałem, do dzisiaj za to odpowiadam, czyli ten Departament Performance, bo uważam, że czy dyrektor sportowy, czy dyrektor akademii, czy nawet prezes w kontekście jak gdyby szczegółowości dotyczących organizmu, czyli można powiedzieć jego zdrowia, jego przygotowania fizycznego, mentalnego, może mieć ogólną wiedzę, ale co do szczegółów, to wydaje mi się, że po prostu nie ma ani na to przestrzeni czasowej, ani myślę możliwości do tego, żeby to zgłębić. I największe takie doświadczenie myślę, że zdobyłem w Legii, gdzie wraz z dyrektorem Mazurkiem i z prezesem Śledolskim po prostu tworzyliśmy ten dział i w obrębie lekarzy, fizjoterapeutów, trenerów mentalnych i motorycznych tworzyliśmy struktury do tego, żeby można było to połapać, być wsparciem ludzi, którzy w dyscyplinie pod tytułem piłka nożna odpowiadają za to, co jest esencją, czyli gra w piłkę nożną i wsparcie tych informacji odnośnie organizmu. Rozumiem, czyli generalnie takiego doświadczenia stricte na stanowisku, w którym zarządza się strukturami, czy to pierwszej drużyny, czy akademii, wcześniej pan nie miał, tylko związane to było gdzieś z przygotowaniem motorycznym. W Legii byłem za to odpowiedzialny. A, okej, okay, rozumiem. To moje pytanie jeszcze jedno. Do Legii jako trener motoryczny trafiłem w momencie, kiedy prezes Leśniodorski skończył jak gdyby swoje zarządzanie i wtedy Jacek Magiera w momencie, kiedy obejmował klub, to była jedna z jego próśb, nie chcę powiedzieć, że warunków, ale próśb, bo później miałem spotkanie z prezesem Leśniodorskim, dlatego żebym został w klubie i był odpowiedzialny w pierwszej drużynie za przygotowanie motoryczne w obrębie pracy ze sztabem Jacka. Rozumiem. I moje pytanie też w związku, że jest pan dyrektorem do spraw strategii sportowej, jaka jest strategia Stali Rzeszów na te następne lata, bo ostatnio gdzieś popularne jest przedstawianie tych strategii, chociażby Warta Poznań ostatnio 3-letni plan przedstawiła, Stal Mielec też tam coś przedstawia, także jaki jest plan, żeby klub przynosił jakieś przychody, choć wiemy, że pan prezes mówił, że nie chce na klubie zrobić żadnej złotówki, no ale na pewno jakieś przychody klub musi generować w przyszłości. W momencie, kiedy dostałem, bo na początku jak przyszedłem, odpowiadałem za sam Departament Performance, czyli ludzi, którzy związani są, tak jak wcześniej wspominałem, ze zdrowiem i można powiedzieć ze mentalem, przygotowaniem fizycznym zawodników tutaj. Dostałem tę rolę w ramach strategii sportowej. Uważam, że żeby doprowadzić zawodnika, młodego człowieka, a nawet też korespondować ze starszymi zawodnikami, bo każdy zawodnik ma szansę się rozwijać niezależnie od wieku. Dostałem tutaj tą rolę i przez tydzień czasu ustaliliśmy sobie tak, że przygotuję jak gdyby pierwsze założenie i przedstawię to prezesowi, bo to rok temu. I ująłem to jak gdyby w takiej prostej sentencji, że naszą strategią jest doprowadzenie w swoich działaniach i procesach zawodników do piłki seniorskiej, tak żeby oni mogli zarabiać. Głównie celem będą ludzie, którzy trafili do klubu i są z regionu Podkarpacia, zawodnicy. To samo z trenerami i głównym celem tej strategii jest doprowadzenie do tego, żeby oni mogli zarabiać i się obronić w tym lub innym miejscu. Czy jesteśmy w stanie to monetyzować? Myślę, że tak. Jak szybko? Na to pytanie nie odpowiem. Czy już te działania w kontekście strategii podejścia tego, co prezes sobie wyobraża, marzy i jak dobiera grupy ludzi, którzy zarządzają, żeby te marzenia były celami, to się dzieje. Przykładem jest Rami Mustafajew i myślę dzisiaj Patryk Mazur i inni, którzy się pojawią. Na niektórych będziemy mogli poczekać tutaj dłużej, na niektórych nie będziemy mogli czekać, co nie oznacza, że zrobią sukces i w ramach umów czy wzajemnych relacji z innymi klubami będziemy mogli to monetyzować w późniejszym etapie ich kariery. Znaczy, ma pan kompetencje też, by zarządzać w pierwszej drużynie jakkolwiek, w procesie transferowym na przykład, czy pan, to nie jest w ramach pana kompetencji? To nie jest w ramach moich kompetencji. Pierwszą drużynę, tak się umówiliśmy z prezesem, że do pierwszej drużyny w ramach jak gdyby w uczestniczeniu w procesie, niech będzie treningowym,
Wejdę tylko wtedy, jeśli po prostu przejdę do sztabu, do momentu, kiedy nie będę w sztabie, a to nie jest moja jak gdyby rola i jak gdyby jasno tutaj zakomunikowałem, że chcę spełniać tę rolę bardziej, można powiedzieć, zarządcą, przechodząc do projektu i tworzyć różnego rodzaju innowacyjne narzędzia do tego, żeby trenerom i zawodnikom pomagać. Dzisiaj mogę powiedzieć, że w procesie doboru zawodników biorę udział na poziomie jak gdyby oceny ich predyspozycji, jeśli chodzi o posturę, antropometrykę, niech będzie organizm. Badania, spinam wszystkie informacje po to, żeby w momencie, kiedy dyrektor sportowy i prezes chcą oceny zawodnika przy podejmowaniu decyzji wspólnie ze sztabem, kogo bierzemy, ten obszar jak gdyby performance, ja daję swój raport i w kontekście po prostu informacji. Ja tylko dodam, to jest, panowie, naprawdę trudny proces, bo rozmawiałem, zresztą sami byliśmy kiedyś dziećmi. Strategia opiera się właśnie na dawaniu szans, jakaś część strategii tych młodych zawodników, więc to jest okres między 10 a 18 lat. W tym okresie jest bardzo się dużo u dziecka zmienia i my naprawdę staramy się mieć rękę nie tylko na wyniku sportowym, na rozwoju fizycznym, ale też na psychologicznym, tak? Po to mamy szkołę, po to sam rekrutowałem, nie wiem, czy pamiętacie, nauczycieli do naszej szkoły, żeby to nauczanie było przyjemne. Było wprowadzony zakaz zadawania zadań domowych, żeby to dziecko nie było obciążone, bo to szkoła ma nauczyć. Staramy się dbać o tych naszych zawodników, o tych naszych dzieci 24 godziny na dobę, żeby on miał szansę naprawdę albo wyrosnąć na bardzo dobrego sportowca i osiągnąć bardzo duże sukcesy i to pewnie będzie 20% naszych podopiecznych, a 80% chcemy, żeby to wyrośli goście na takich jak my, czyli ludzi, którzy są zdeterminowani do osiągania celu w życiu prywatnym, zawodowym, dawania sobie wysoko poprzeczki. Sebastian jakby spina całość tego obszaru, a czasami jest tak, że zawodnik U15, który ma super formę, W17 on nie ma i trzeba z nim siąść, porozmawiać, bo za szybko urósł i tak dalej, więc to jest cała praca, cały cykl pracy, bo strategia klubu jest oparta o wychowanie chłopaków i oczywiście efektami, celami tej strategii ma być silny klub, który będzie grał w ekstraklasie, a w perspektywie jakichś tam kilku czy kilkunastu lat może uda nam się w Europie, co już podkreślam, że w rocznikach U15, U17 robimy, bo nasze dzieciaki jeżdżą na turnieje międzynarodowe i w dużej mierze te turnieje wyglądają. Więc teraz trzeba trochę czasu i żeby klub, czyli ten nasza wizytówka, pierwsza drużyna, robiła to samo. To trzeba mieć trzy pytania do dyrektora sportowego Jarosława Fojuta. Przepraszam, Dominik. I na tym zakończymy tę część wspólną. Okej, okay, znaczy, chyba, że są jeszcze pytania, to możemy, jeżeli są jakieś ważne pytania, to... No to tak, szybkie pytania. Znaczy to zróbmy jeszcze, dokończ tak, pytania. No, to od razu dwa zadam. Problemu, no. Jak porówna pan potencjał tej drużyny, która jest teraz, do tej z poprzedniego sezonu? I drugie pytanie, który zawodnik kupiony w ostatnim okienku transferem przez Stal Rzeszów, może pan o nim powiedzieć, że był od was skautowany od dawna i tak, to jest ten wybór? Myślę, że co do potencjału, myślę, że ten zespół ma większy potencjał, jeśli chodzi o predyspozycje takie sportowe. Myślę, że ma większy potencjał niż miał ten zespół poprzedni, ale oczywiście to mi się wydaje. Tak jak to z młodymi zawodnikami, tak jak my budujemy kadrę, przede wszystkim opierając się na mapie zawodników, którzy są w klubie, to później przychodzi życie i sprawdzamy, jak to wygląda, ale wierzę w to, że ten zespół ma większy potencjał. Co do zawodników, których skautowaliśmy już dużo wcześniej, no na pewno Patryk Warczak jest taki przykład zawodnika, który przeszedł jakby każdą taką fazę, powiedzmy taki przykładowy okres scoutingowy, taki, który bym chciał za każdym razem, żeby był. Tu możemy też, panowie, dodać, że mieliśmy też zawodników wybranych, zeskautowanych, tylko że później okazywało się, że oni odchodzili do La Liga czy do innych poziomów, więc ta nasza poprzeczka była bardzo wysoko. Był nawet jeden zawodnik, który miał kupiony już bilet do samolotu i hotel opłacony i kontrakt położony na stole, no i godzinę przed wejściem do samolotu dostał propozycję też z hiszpańskiej Ekstraklasy, tak? Nie, z Serie B. Z Serie B. No. Kontraktów podobno chyba dużo było już takich podpisanych. Nie, dużo nie było, kilka było. Kilka. Znaczy podpisanych, tylko te, co są podpisane, znaczy, ci zawodników, no, co są. Były przygotowane i dyrektor tak. Sportowy miał tylko fajeczkę zrobić z pisem. Nie, nie dyrektor sportowy, nie, zawodnik. Zawodnik. Ale takie jest życie, no. Skoro mówimy o tych zawodnikach niepodpisanych, to
Chciałem zapytać o Bartosza Bidę, czyli wychowankę Stali Rzeszów, który w wywiadzie dla Podkarpacia Live stwierdził, że bardzo chciał wrócić do Stali Rzeszów, gdzieś liczył, że to się wydarzy po tej Jagiellonii Białystok. Na pytanie, czy były prowadzone rozmowy, wymijająco nie udzielił na to odpowiedzi. W związku z tym moje pytanie do dyrektora sportowego, czy z tym zawodnikiem były prowadzone rozmowy i była szansa, że do tej Stali Rzeszów wróci? Ja tylko powiem jeszcze, Jarek... Ja od razu powiem, że z Bartoszem Bidą bezpośrednio ani razu nie rozmawiałem. Bartosz Bida przy dwóch trenerach, w których rozmawialiśmy, oceniliśmy go, że sportowo to nie jest zawodnik, który nam wzmocni zespół. Natomiast ja tylko powiem, że ja chciałem, żeby Bartek... Czy dopytam, czy w związku z tym Wady Miałborski jest to wyżej ocenione od Bartosza Bidy? Nie, to jest w ogóle zupełnie inna rola, jaką my byśmy widzieli u Bartosza Bidy. Bartosza Bidę zatrudniając z naszego zespołu, miałby to być zawodnik, który my oceniając, który jest wzmocnieniem i gra w pierwszym składzie. Nie wyobrażam sobie Bartka Bidy przychodząc z Ekstraklasy i my byśmy wiedzieli, że to, że znaczy inaczej, bralibyśmy go jako zawodnika, który jest tak zwanym rotacyjnym zawodnikiem. Po prostu oceniając Bartka na tamten moment, uważaliśmy, że Bartek nie jest, nie byłby dla nas takim wzmocnieniem, jakbyśmy chcieli. Czyli Adler był tym takim wzmocnieniem? Adler jest takim wzmocnieniem. Znaczy ja też bym chciał powiedzieć, że ja jak przychodziłem do Stali Rzeszów, wielu zawodników miałem na tapecie i w tym był też Bartek Bida, no ale jeszcze dwa lata temu, trzy lata temu nikt nie chciał do Stali Rzeszów z tych zawodników, wychowanków przychodzić. Przychodzi też taki moment, że to się jakby odwraca, tak, że niektórzy zawodnicy będą chcieli przychodzić do Stali Rzeszów, natomiast już my mamy na tyle chłopaków w Akademii Mocnych, których uważam trzeba rozwijać i dawać im szansę, niż blokować sobie miejsce osobami, które no, miały wcześniej szansę. No Bartek Bida, wierzę w to, że on się mega rozwija, bo to jest jeszcze młody chłopak i naprawdę potencjał ma ogromny. No ale tak doszliśmy do wniosku, że u nas będzie ciężko. Jeszcze domawiając, uważam również, że Bartek Bida ma potencjał na to, żeby grać na poziomie co najmniej ekstraklasowym. Tomek Dysner, Nowiny. Mam do pana Jarosława pytanko. Jeśli tak przyłożyć ucho albo rzucić okiem na komentarze w internecie, to robi pan za czarny charakter, tak mi się zdaje. Jak się pan z tym czuje? A może pan jest tym mądrym, który nie czyta komentarzy? Czy jestem mądry, że nie czytam? Ja powiem tak, ja grając w piłkę nożną miałem sytuacje, w których czytanie komentarzy to jest naprawdę, albo inaczej, komentarze, które są w moją stronę napisane, to nie zwracam uwagi na to, bo to gdzieś tam dochodzi, ale grając w piłkę w sytuacjach kryzysowych, zdarzały mi się rękoczyny z kibicami danego zespołu, więc myślę, że każdy ma prawo napisać komentarz na portalach, każdy ma prawo wypowiedzieć się na ten temat, bo tak wygląda nasz świat w tym momencie. Ja czasami jak spotykam kogoś na ulicy i zadaję mi pytanie, to zawsze zapraszam do siebie i ja z chęcią porozmawiam z taką osobą na temat tego, w jaki sposób my funkcjonujemy i w jaki sposób pracujemy. Znaczy na ten moment nikt nie wpadł. Ja dodam, że też komentarz już nie czytam i polecam, bo mam takie wrażenie, że osoby, które piszą komentarze w 95% no, nie życzą dobrze klubowi ani organizacji, bo tak jak Jarek powiedział, nie ma żadnego problemu, żeby ktoś do nas zadzwonił, żeby uczestniczył w spotkaniu z nami, porozmawiać i tak dalej. Natomiast jakieś tam hasła wyrwane z kontekstu i tam zwolnienie i tak dalej, to, no to nie ma sensu się odnosić, bo byśmy stracili życie tylko na to, tak? A też widzimy, jeżeli stale odnosi sukcesy, tych komentarzy pozytywnych jest mniej. Zawsze się pojawiają, jak jest trochę słabiej, to tych komentarzy negatywnych jest bardzo dużo i mielibyśmy wszystkie analizować, czytać, to tak naprawdę dzisiaj bym z tego klubu zrezygnował. Nie miałbym tej determinacji, ale wchodząc w piłkę i w Stal Rzeszów, byłem pewny, że będą czasami lepsze sytuacje, czasami lepsze, gorsze momenty i tego hejtu na mieście komentarzy pojawi się bardzo dużo, więc tutaj pewność jest taka, że na pewno nas to nie zniechęci do ciężkiej pracy i do realizacji. Oczywiście, jeżeli ktoś ma pomysły, podpowiedzi dobre, które mogą pomóc jeszcze w lepszym rozwoju i przemyślanym rozwoju tego klubu, zapraszamy. My jesteśmy otwartym klubem, zarówno dla kibiców, dla wszystkich. Oczywiście z czasem nie jest łatwo, bo pracujemy nad tym, żeby było dobrze, natomiast zawsze gdzieś ten czas możemy znaleźć na rozmowy merytoryczne i na poziomie. Jeszcze może ja dodam, odpowiadając na to pytanie, to też jest rola dyrektora sportowego w naszym środowisku, w naszym kraju, myślę, że nie tylko w naszym kraju, żeby przede wszystkim w momentach kryzysowych, w momentach, gdzie jest duże ciśnienie, wytrzymywać to, a w momentach, kiedy jest bardzo dobrze, to nie mówi się nic o dyrektorze, to jest normalne. Ja przeżyłem grając w piłkę na środku obrony, grając świetne mecze,
a zawodnik, napastnik strzelał jedną bramkę, to i tak zawsze było napastniku, więc to myślę, że to są też, patrząc z perspektywy, jakieś predyspozycje i kompetencje. Złą rolę na boisku miałeś. Mogłoby mieć zawsze lepsze. Jeszcze jedno pytanko, bo mamy na przykład w Wieczystej po zwycięstwie zwalniają trenera. Tu mamy 6 porażek. Ilu trenerów, albo raczej ilu agentów, menadżerów, trenerów dzwoniło, że dostali, oferowało usługi swoich klientów? Czy... Wiecie co, pewnie coś tam się zdarza. Ja po to mam Jarka i inne osoby, że to Jarek jakby rozmawia. Natomiast no, to jest też od nas trochę odróżnia. No, chcemy mieć tą stabilizację. Tak jak pan powiedział, pewnie już znam Wojtka Kwietnia i miałem z nim kilka spotkań i pewnie już by po 2 meczach nie było. Natomiast Wojtek chce zbudować klub, daje ogromne pieniądze na ten klub, mieć najlepszych zawodników i szybko być w Ekstraklasie, udowodnić tam środowisku krakowskim, że pewne rzeczy się da zrobić. Jak to pokazuje, nie jest to takie proste, że nie tylko ogromne pieniądze gwarantują. Natomiast no, to, co naprawdę potrzebny jest czas. Tak jak Daniel miał 0,5 roku na przeglądnięcie drużyny i zbudowanie, to pamiętajmy, Marek miał 1 miesiąc czy 1,5 i mieliśmy to. I to jest proces, nie? Wiadomo, że jesteśmy ambitni, boli nas, to też nie lubię oglądać mecze, jak przegrywamy i ten. Natomiast musimy starać się oddzielić emocje od zarządzania. Tak jak mamy w biznesie, jak ja produkuję kable światłowodowe, nikt mi nie stoi pod płoty i mówi, a dzisiaj zły kabel wyprodukowałem, czy się sprzedałem, bo cena i tak dalej. W piłce to jest. Ludzie stoją teoretycznie pod płotem i żądają pewnych rzeczy. Natomiast jeżeli mamy coś robić w sposób przemyślany, długofalowy, musimy te emocje oddzielić. Tak? Może przyjdzie taka refleksja gdzieś, ale to jest nasza decyzja. To była moja decyzja, to była Jarka decyzja. Zatrudnił Marka, więc wierzymy w Marka i w cały sztab, to co on robi. Teraz tylko musi mieć czas, a widzimy duży progres. My jesteśmy na treningach, jesteśmy w sparingach, więc ten progres jest. I powoli zawodnicy, którzy przyszli, którzy będą numerem jeden, żeby wzmocnić ten zespół, powoli się adoptują. Więc to jest kwestia czasu, gdzie to wszystko zacznie dobrze funkcjonować. No dużo się mówi, dużo trener mówił, Marek Zup bardzo dużo mówił o awansie jako o celu. Ale panowie, zgodzicie się, że w tej rundzie wyżej środka nie podskoczymy, ciężko będzie. Znaczy, panowie, to co, my jesteśmy ludźmi ambitnymi, nie wiem, wy oczekujecie, zawsze chcemy mierzyć jak najwyżej, więc jak ja bym dzisiaj powiedział, że my gramy tylko środek tabeli albo jak konkurent gramy utrzymanie, to nie jestem ja, to naprawdę nie jestem ja, to nie będę wam takich rzeczy mówił. Jest 8 meczów, tak? Okej, może zajmiemy się od tych tabeli, natomiast nasze aspiracje, budowanie tego zespołu, budowanie klubu, to nie są aspiracje się od tych tabeli. To jest cały czas walka o ekstraklasę. Mówiłem, mamy perspektywę 2 lat, bo to nie da się z roku na rok zrobić, chyba że, tak jak powiedziałem, ktoś się znajdzie, dołoży jeszcze 5-6 milionów i może tak, ale to też nic nie da, bo my i tak chcemy konsekwentnie robić ten awans przewidywalny w sposób, jaki sobie nakreśliliśmy, czyli przez naszych wychowanków, którzy w Akademii oddali serce, którzy chcą grać i zresztą widzicie na meczach chłopaków, jak się angażują, jak grają. Myślę, że z tego powinniśmy być jako klub, jako środowisko, jako społeczność dumna, że nie tylko o tym mówimy, bo większość klubów o tym mówi, a nikt tego nie realizuje. Czyli... To jeszcze tylko powiem, że bo pan powiedział, że ciężko będzie. No będzie ciężko. Tak to już jest w tym sporcie. Znaczy tak, no nikt nie mówi, że ale to bardziej nakręca niż już ostatnie pytanie dotyczące komunikacji, bo dyrektor sportowy tutaj mówi, że trzeba przychodzić te elementy jakiejś tam krytyki i tak dalej, więc moje pytanie jest takie, jak to na przyszłość będzie wyglądała komunikacja między klubem, dziennikarzami, kibicami? Jak to będzie? Panowie, zaproponujcie, my jesteśmy otwarci, jeżeli wy chcielibyście na przykład, żebyśmy się spotykali. Ja mam trochę czas ograniczony, ja wam mogę raz na 2 miesiące mogę się z wami spotkać, w mniejszym gronie możemy sobie podyskutować. Jak chcecie mieć informacje na bieżąco, żebyście też później nie pisali artykułów, które są jakby zniekształcone, jestem całkowicie za. Możemy sobie takie poranki prasowe zrobić i jestem całkowicie za, żeby ta komunikacja była. No myślę, że z Jarkiem możecie sobie zrobić, że raz w tygodniu, czy raz na 2 tygodnie gdzieś jakieś tematy prostować, czy Sebastianem, bo mi też na tym zależy, żebyście czuli ten projekt, żeby to środowisko widziało i nas wzmacniało, tak? Czyli bo możemy to, my to robimy dla was, dla ludzi to robimy. Ja to dlatego nie robię dla siebie. Możemy ustalić z dyrektorem sportowym, że na przykład raz na tydzień będzie no to dostępny Jarek, jak... dla... Znaczy odpowiedzialnym za całe media jest... Tak, ale to chodzi... Tutaj tego. Ja jestem otwarty. Dla mnie, patrząc z perspektywy jakby rozmowy, myślę, że w trakcie sezonu to i tak nie będzie miało za bardzo sensu, a na pewno was najbardziej interesuje okres przed okienkiem, w trakcie okienka i pytań jest myślę na tyle dużo, że
można byłoby je zadawać. Czyli mamy oficjalnie potwierdzenie, że jest pan dostępny raz na tydzień. Ja jestem zawsze dostępny. Trzeba to dobrać jakiś... W lecie pan nie był dostępny na tyle dobrać. Ja mówię, że jestem zawsze dostępny, ale patrzymy z perspektywy tutaj klubu i dla mnie patrząc na to i tak patrząc na to, co ja chcę powiedzieć na temat jakiegokolwiek procesu, to ja rozmawiając po tygodniu, po dwóch, po trzech tygodniach, to pewne rzeczy i tak by poszły zupełnie w innym kierunku niż poszły. To jest to, co też prezes powiedział na temat pewnych rzeczy, które można sobie zaplanować, a na koniec przychodzi życie i gości nie wchodzi do samolotu i godzinę przed mówi, że nie. Więc dla mnie ja i tak patrząc z perspektywy przekazywania informacji, przekazuję informacje na temat zawodnika, który już podpisał kontrakt. Czy ogólnie możemy przekazywać. Więc, ja mnie nie ma problemu, po prostu przewiduję mniej więcej, jak to pójdzie. Fajnie słyszeć to, co coś zupełnie innego niż ostatnio słyszałem. Myślę, że nie. Myślę, że to samo, ale każdy sobie interpretuje jak chce. Jeszcze ja bym chciał zadać pytanko. W nawiązaniu do tego scoutingu, tutaj do dyrektora sportowego będzie pytanie. Ciekawi mnie, jak wyglądał proces scoutingu co do trzech zawodników Kosmosu Nowotaniec. Jesusa Diaza Gomeza, Cezara Penny i Wadema Jaworskiego. No bo nie ma się co oszukiwać, że zawodnicy praktycznie przez cały sezon mieli tryb przygotowań czwartoligowych, czyli tak naprawdę niepełnych, na pewno nie na takim poziomie jak pierwszoligowy zawodnik profesjonalny. Od razu zawodnicy tacy jak Cezar Penna weszli do składu już tak naprawdę od pierwszego meczu. I to jest moje pytanie, czy faktycznie ci zawodnicy byli sprowadzani, nie wiem, na szybko, żeby było kimkolwiek trenować, bo takie miałem przez chwilę wrażenie, że po prostu wstali, zabrakło zawodników i nie ma kto grać. Ja nie neguję z tych zawodników pod kątem ambicji, pod kątem umiejętności, pod kątem potencjału, tylko mam przekonanie, że zostali wrzuceni na bardzo głęboką wodę od razu, z dużą szkodą też dla nich, bo patrząc na przykład na Cezara Penna, jak się zachowywał na boisku pod kątem taktycznym, no to widać było, że temu zawodnikowi bardzo dużo brakuje. I to jest to moje pierwsze pytanie, jak przebiegał ten właśnie proces scoutingu, o którym pan mówił, że on był pełny, ile meczów panowie zobaczyli tych zawodników, bo jednak te mecze też były dostępne, były pokazywane również przez PDK Live, więc jestem też ciekawy, bo sam osobiście komentowałem te mecze, no i też mam swoje zdania na temat tych zawodników i ich przydatności do pierwszej ligi. To jest pierwsze pytanie i drugie pytanie, tak? Jarek odpowie. No. Dobrze, jasne, dobrze. To najpierw, znaczy tak, przede wszystkim to są zawodnicy, którzy grają w tej samej lidze, co gra Stal, dwa Rzeszów, więc mieliśmy okazję tutaj przede wszystkim wiedzieć, w jaki sposób analizować ich mecze przed meczami, które my graliśmy. Więc tutaj jakby ich ocena i ocena tego, czy mają predyspozycję do tego, żeby być w Stali Rzeszów, została na koniec jeszcze meczem kontrolnym, który zrobiliśmy, zaprosiliśmy zawodników testowanych, te zawodników, których mieliśmy gdzieś na radarze przed, to było po zakończeniu sezonu w pierwszej lidze i przed zakończeniem sezonu w czwartej lidze, gdzie również ich ocenialiśmy, ale przede wszystkim też ocena tutaj, która jest dla nas bardzo ważna, jest to ocena Sławka Szeligi, czyli trenera drugiej drużyny, w jaki sposób on widział, bo on grał przeciwko nim, więc ma bardzo dużą wiedzę. Chłopaki jeszcze z nami trenowali oczywiście na początku sezonu, więc zdecydowaliśmy się, że to jest warte inwestycji i podpisania z nimi kontraktów. Co do Wadima, Wadim z nami trenował jeszcze dwa tygodnie od początku sezonu i również zdecydowaliśmy się na to, że to będzie warte również wprowadzenie go do zespołu na tej pozycji, której szukaliśmy. Okej, okay. Jeszcze jedno pytanie pewnie do prezesa tutaj w tej sytuacji. Chodzi mi o postać trenera Marka Zuba i ten trzyletni kontrakt. Patrząc na wcześniejsze nazwiska, czy to Janusza Niedźwiedzia, czy Daniela Myśliwca, żaden z tych trenerów tego długoterminowego kontraktu nie wypełnił. I to jest moje pytanie, co sprawiło, że akurat trener Zub, panowie po tych dwóch doświadczeniach tak naprawdę, zdecydowali się ponownie podpisać długoletni kontrakt. Ja rozumiem długofalową politykę, ja to dobrze o tym wiem. Tylko pytanie o samą osobę trenera Zuba. Czym panów tak bardzo mocno przekonał do swojej osoby, a patrząc na jego CV, oczywiście Litwa robi wrażenie, ale w Polsce to CV nie jest najlepsze, dlatego tutaj jest właśnie moje pytanie, czy ten trzyletni kontrakt to nie jest troszeczkę na wyrost i to się jeszcze łączy z drugim pytaniem, no bo wiemy, że dwa mecze bardzo ważne przez Stal Rzeszów, Znicz Pruszków i Resowia Rzeszów. Czy trener Zub ma pełne zaufanie od zarządu i jeśli w przypadku utraty punktów w tych dwóch meczach trener Zub może spokojnie spać? Znaczy, no, nawiązując jakby do kontraktu trzyletniego, jeżeli chcemy mieć ludzi, którzy wierzą w projekt, są osobami ambitnymi, chcą za nami podążać i roztaczam im wizję, oczywiście decyduje się, zaraz powiem dlaczego się zdecydowaliśmy, decyduje się na pewną osobę,
no to nie jest możliwe, że mówię, Marek, masz kontrakt na rok, a ja ci mówię o projekcie długofalowym, o budowaniu i tak dalej. No więc to by jakby zaprzeczał sam sobie. Trzyletni kontrakt wziął się z tego, że prowadziliśmy z Markiem wiele rozmów. Markę spodobało mi się bardzo, znaczy sporo jakby plusów. Plus taki, że był mega świadomym gościem, który sam zadawał bardzo dużo pytań, w jaki projekt wchodzi. Chciał wszystko wiedzieć, tak? Jak będzie wyglądała jego rola właśnie w tych naszych innowacyjnych działach, które mamy przy pierwszym. Chciał wiedzieć, na co projekt jest nastawiony. Chciał poznać akademię. Spotkał się z wieloma ludźmi w klubie, spotkał się ze szkołą, z chłopakami. Więc świadomość Marka i podjęcie jego decyzji, że w tym projekcie chce być, to na pewno jest jedna rzecz. Druga rzecz, odwaga jego poprzez wprowadzaniu młodych zawodników. Możecie zobaczyć, jak chłopaki dostali szansę, jak jeden zawodnik w pierwszej połowie słabiej zagrał, a w drugiej połowie mimo tego Marek go nie ściągnął, tak? Czyli zobaczyć, czyli ma to DNA, wie, jak ci zawodnicy się rozwijają, potrafi z nimi nawiązać dobry kontakt i to jest spójne jakby z naszą wizją. Marek realizuje te działania, ma duże wsparcie, bo ja zazwyczaj ani po wygranym, ani po przegranym meczu do trenerów nie dzwonię, nie mówię ani źle, ani dobrze. Do Marka ostatnio dzwoniłem, żeby go wzmocnić, że to, co robimy, jest słuszne i te wyniki, punkty powoli przyjdą, więc nie jestem gościem, który będzie takie decyzje podejmował, no bo to tak nie działa. Ja nie wierzę w to, że przychodzi nowy trener, robi porządek. My mamy nakreślony plan, gdzie Marka wspieramy, wspólnie pewne rzeczy dyskutujemy, więc wierzę w to, że w perspektywie długofalowej będziemy zdobywać punkty. No, nie chcę tu zakładać 0 punktów po tych meczach, bardziej bym chciał zakładać 6 punktów i w to wierzę, natomiast wiadomo, jest to piłka, jest to sport. Natomiast myślę, że przychodzi ten moment, że ta jakość powoli będzie prezentowana na boisku i będziemy jeszcze dużo się cieszyć z tej Stali Rzeszów. No i tutaj doświadczenie Marka też zadecydowało. Może w polskiej lidze nie miał dużych osiągnięć, ale jako piłkarz też miał dobre podejście, więc dobre wzorce, doświadczenie międzynarodowe, języki przede wszystkim. Marek też w kilku językach rozmawia, też to jest jakby istotne. Zobaczcie, my budujemy też trochę klub międzynarodowy. U nas w szatni rozmawia się po 3-4 językach, nie? I też budujemy świadomość tych młodych dzieciaków, którzy wiadomo, kiedyś będą grali w innych klubach zagranicznych, w to wierzymy, więc to też jest jakby otwarcie się i uważam, że zawodnicy, którzy do nas przyszli z ich zagranicznych, to oni naprawdę mają duży potencjał jakościowy i zaraz to na boisku będą pokazywać. Okej, okay. Ja w takim razie mam pytanie właśnie, skąd ta zmiana strategii, że nagle w Stali Rzeszów jest tylu zawodników zagranicznych, gdzie rok temu ich nie było? I też chciałem zapytać o lekką niegospodarność, ponieważ chciałbym nawiązać do ostatniego wywiadu tutaj dyrektora sportowego z Miłoszem. I ten wywiad, jak się nie mylę, gdzieś był pod koniec marca i tam na końcu było najciekawsze pytanie, czy są prowadzone rozmowy kontraktowe i było, że nie ma prowadzonych żadnych rozmów. I mamy przykład, że Dominik Marczuk no nie otrzymał żadnej propozycji, więc odszedł za darmo. A rok... Od nas nie otrzymał? Do tego czasu nie. Dominika Marczuka od półtora roku, od dwóch lat, bo z Dominikiem było to, że miał jedną agencję menedżerską, później weszła druga. Od półtora roku, żeśmy z Dominikiem negocjowali podwyżkę wynagrodzeń chyba razy dwa albo razy trzy, żeby przedłużyć i zabezpieczyć jako dobre aktywo w klubie. Menadżerowie, którzy chyba na nowi... Początku, tak. No tak, ale półtora roku temu. Rok wcześniej żądaliście miliona złotych chyba od Piasta Gliwice za niego, a za chwilę odchodzi za darmo, więc... Ale co to ma za znaczenie, że żądamy jakieś pieniądze, znaczy żądamy, no, składamy ofertę. Że no. Można powiedzieć, że straciliście milion. No tak, straciliśmy. No na dzisiaj to mówię ten, no Dominik nie był zainteresowany przedłużeniem kontraktu ze Stalą Rzeszów. Niezależnie jakie pieniądze byśmy mu dali. Nie był zainteresowany, bo Dominik chciał odejść za darmo i Dominikowi powtarzałem, Dominik, zostań w klubie, odejdziesz za jakieś sensowne pieniądze, to klub cię będzie bardziej, nawet będziesz miał większą szansę, okej, obronił się. To możecie zadać do Dominika, dlaczego kontraktu nie podpisał. Okay, bo nie był zainteresowany żadnymi warunkami finansowymi ani rozmową. Miałem informację, że nie dostał oferty, natomiast też drugi zawodnik, Bartosz Wolski, podobno dostał ofertę, że tak powiem, uwłaczającą jego osobie. I czy to jest prawda? Sprostuję. Bartek Wolski też dostał podwyżkę, po czym zadzwonił do mnie Zbyszek Jakuba, że bardzo mu zależy na Bartku Wolskim i będzie o niego rywalizował. Zobaczcie sobie, gdzie Zbyszek Jakubas jest w Forbesie 100 najbogatszych i tak dalej. Więc stwierdziliśmy, że jeżeli Bartek Wolski ma zostać tylko dla pieniędzy w Stali Rzeszów i mamy wynagrodzenie robić razy ileś tam,
to no, Stal Rzeszów nie jest takim klubem, że zatrzymujemy zawodników dla pieniędzy. Okej, okay, tylko że pytanie takie, gdybyście zaoferowali mu wcześniej ten kontrakt, to prawdopodobnie podpisałby, bo nawet Motor Lublin nie zostałby z nim zainteresowany. Pytanie moje, dlaczego tak późno były oferowane kontrakty, gdzie nie wcześniej Stal Rzeszów za poprzednich rządów tak naprawdę podpisywał umowy w trakcie trwania sezonu i to często były takie 2-3-letnie nawet. Tak teraz dalej robimy z zawodnikami, z którymi chcemy, ale proszę. Tak, dalej to jest robione. Patrząc z perspektywy Bartka Wolskiego, tak jak już mówiłem wcześniej, mapa składu i głębi, w ogóle skład sam w sobie jest tworzony z perspektywy tego jednego z głównych filarów tej strategii, czyli młodych zawodników i weryfikowanie tych młodych zawodników. To jest jeden z kluczowych rzeczy. I teraz patrząc z perspektywy Bartka Wolskiego, chcieliśmy od początku tego roku sprawdzić Franka Polowca na pozycji jego nominalnej, w której od samego początku to jest jego jakaś nominalna pozycja. Nie udało nam się to, ze względu, nie udało nam się jakby do tego doprowadzić. Kontuzja Franka Polowca i oczywiście sprawdzenie tego, w jaki sposób zakończył się ten sezon, doprowadził do tego, że my z Bartkiem Wolskim zaczęliśmy rozmowy dopiero po sezonie. A co do właśnie Marczuka, to sprowadziliście zawodnika z tej samej agencji, Warczaka, tak? To jest z tej samej agencji, więc to też takie trochę dziwne, że tutaj zawodnik z jednej agencji odchodzi od was, a z tej samej agencji zawodnik przychodzi. To taki był układ jakiś? Czemu? Czemu dziwne? No nie wiem, no tak jak się rozmawia z kimś, no to rozmawiacie osobno na dwa różne tematy, czy jednak w czasie jednej rozmowy można przeprowadzić? My rozmawiamy na temat zawodnika. Tak, mamy zawodnika, którego chcemy, a to, że on ma taką samą agencję, co nie rozumiem, co pan sugeruje tutaj. No, że dziwne, że zawodnik odchodzi, będąc z tej samej agencji, nie chce przedłużyć umowy i... Ale znaczy, to w takim razie, patrząc z perspektywy innych klubów, albo w ogóle patrząc z perspektywy, no to... To rozumiem, że najlepiej by było, żeby było tak, że mam 25 zawodników i każdy z innej agencji, dobrze rozumiem? Nie, nie, nie. Że to wtedy nie jest dziwne. Nie, 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 nie. Chodzi mi tylko i wyłącznie o to, że na miejsce zawodnika, na tą samą pozycję przychodzi zawodnik. No ale panowie, no przecież ja go nie zmuszę, Dominika Marczuka siłą nie zmuszę, żeby gość podpisał kontrakt, tak? Mówię wam, półtora roku żeśmy rozmawiali z Dominikiem i z agencją. Agencja nie była zainteresowana, bo dostali pieniądze pewnie od klubów ekstraklasowych. I co my możemy zrobić? Powiedzcie mi, co mogliśmy zrobić? Dobrze, no to w takim razie niech tak będzie. I teraz jeszcze chciałem wrócić do tego ostatniego sezonu i tego, jak deprecjonowane były osiągnięcia zespołu, bo chodzą słuchy, że po meczu derbowym nikt nie pogratulował zespołowi, tylko powiedział, że Rysowia była słaba, a tak naprawdę nie Stal Rzeszów mocna. I czy to może pan jakoś się odnieść do tego? Widzicie tutaj, no, a kto te słowa powiedział, tak, z ciekawości? O, pan i pan Sebastian Krzepota podobno. No nie, ale co, że nie... Czekaj, no to bardziej myślę, że... Ja takich słów nie powiedziałem. Ale nie, kto powiedział te zdania, kto powiedział, że nikt nie pogratulował zespołowi? To bym chciał wiedzieć, kto to powiedział? No może to trener powiedział, właśnie dlatego tego trenera może nie ma, no albo kogoś. No, bo... I po meczu ze Skrą Częstochowa no. Też nikt nie pogratulował zespołowi awansu do baraży. No, musiałbym popatrzeć na SMS-y, bo wydaje mi się, że gratulowałem akurat Danielowi. Zawodnikom nie gratulowałem, bo nie, jest pewna hierarchia, tak? Ja nie mam kontaktów z zawodnikami, raczej bym nie chciał mieć kontaktu z zawodnikami, bo zawodnicy raz przychodzą, raz odchodzą. Kiedyś miałem i z tego się już trochę wyleczyłem, bo to są decyzje trenera i nie chcę poprzez swoje emocje, bo kogoś lepiej znam, ktoś mieszka w Rzeszowie, no to sorry, to weź go nie zwalniaj, bo on mieszka w Rzeszowie, nie, to takich rzeczy nie ma. Natomiast Daniel zawsze był, jeżeli chodzi o Daniela, dostawał ode mnie wiele SMS-ów, jeżeli mecze żeśmy przegrywali, wsparcia i dostawał SMS-y po gratulacji. Więc i nawet po przegranych barażach też mu życzyłem jak najlepiej, więc jeżeli chodzi z mojej strony, tutaj naprawdę wsparcie było ogromne. Też przypomnijcie sobie, też nie bądźmy trochę dziećmi, bo pamiętajmy sytuację Daniela. Pierwsze pół roku, jak Daniel dostał bardzo duży kredyt zaufania od zarządu, od klubów, gdzie Daniel był nazywany analitykiem, zwolnić Daniela, bo to był okres przejścia i wtedy zarząd, klub stał za nim, bo wierzył w jego dobre wyniki i było duże wsparcie, więc nie róbmy, że nagle wspieramy, a później gościa odrzucamy i jest źle, tym bardziej, że zrobiliśmy duży sukces w postaci gry o ekstraklasę i tutaj klub wielokrotnie to powtarzał i też wielokrotnie ja powtarzałem, że chcieliśmy być w tej ekstraklasie, bo też dużo wywiadów, cytatów, że prezes wolnił trenera, nie chce awansować do ekstraklasy. No to naprawdę musiał być chyba umysłowo chory, żeby nie chciał awansować do ekstraklasy. Czy może nie pan, ale inni go No ale tak, ale to dlaczego?
Powiedzcie mi dlaczego. Wszystko było w roli trenera, zawodników i tak naprawdę no ani dyrektor sportowy, ani inny jakiś menadżer, ani ja nie gram na boisku, no panowie. To jak tak, to możemy mówić tylko, że Daniel nie chciał awansować, zawodnicy nie chcieli awansować, jak już mamy brutalnie mówiąc, bo to nie my odpowiadamy za grę na boisku. No. Ostatnie pytanie, może do dyrektora Krzypoty. Bo tak się zastanawiam, czy ktoś w sztabie medycznym zna dobrze hiszpański? Bo tak angielski. Pytam pół żartem, pół serio, bo trzeba by chyba odbudować Jezusa Diaza po tym koszmarnym pudle. Teraz słupek, no i chłop się może załamać. Tam pasowałoby z nim w języku ojczystym pogadać, prawda? Żeby to mentalnie jakoś jeszcze się trzymał, prawda? Co pan o tym sądzi? Odnośnie jego gry w piłkę nożną, ja się nie wypowiadam, to raczej do Jarka pytanie. Odnośnie jego mentalu, obserwując, myślę, że trzyma się, który sobie poradzi. Natomiast mamy osobę w sztabie, która mówi po hiszpańsku, bo tych zawodników mówiących po hiszpańsku jest kilku, nie? Naszym oczywiście patrząc z perspektywy zawodników nie jest możliwe rozmawiać w pięciu różnych językach i dogadywać się. Na ten moment język angielski jest naszym kluczowym do tego, żebyśmy my z nimi funkcjonowali i rozmawiali. Co do Jesusa, nie martwiłbym się akurat o Jesusa. Kwestia to, co powiedział Sebastian. Myślę, że to jest bardzo twardy gość i charakterny i na razie się skupiamy na zupełnie innych rzeczach, jeśli chodzi o Jesusa i jego wprowadzanie i jego i wsparcie z naszej strony dla niego. Mamy czas weryfikacji, kiedy zweryfikujemy i zobaczymy, czy ta decyzja, którą podjęliśmy zatrudniając Jesusa, była dobra.